Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj drugi odcinek naszych pytań i odpowiedzi nie na żywo. Zapraszam. Pierwsze pytanie, zdecydowanie zasługujące na to, żeby stać się pytaniem tytułowym. Czy mógłby ksiądz odnieść się do argumentów przeciwko tezom bractwa przedstawionych w ostatnim filmie na kanale Audioteka Apologetyczna pod tytułem Myliłem się, przepraszam. Przesłuchałem sobie ten materiał, krótki materiał, treściwy materiał i postaram się jak naj, powiedziałbym nawet jak najdelikatniej odpowiedzieć na wątpliwości prowadzącego ten kanał, dlatego że moim zdaniem jest to być może najlepsza krytyka naszego stanowiska, jaką w ogóle w życiu słyszałem. Najlepsza pod względem merytorycznym też, chociaż nie w pierwszej linii to mam na myśli. To znaczy faktycznie zarzut jest prawie trafiony i jest dosyć sensowny, dosyć mądry, choć przedstawiony tak hiperpobieżnie. I to autor tego w ogóle nie kryje, że jest to tutaj tylko takie bardzo proste wyjaśnienie. Natomiast przede wszystkim widać, że prowadzący ten program faktycznie szczerze po prostu jest do tego przekonany. Można mieć wątpliwości, pretensje, czy to wszystko jakoś nie stało się za szybko, zaraz nawrócił się i zaraz chwilę później mówi o tym, a później o tym. I takie rzeczy też ludzie w komentarzach zarzucali. Natomiast no, to jest kwestia, powiedzmy, zupełnie inna. I przede wszystkim ze względu na to, że widzę w prowadzącym taką szczerość i faktycznie szczere zagubienie, takie pomieszanie, zdziwienie tą sytuacją. W pewnym sensie mam wrażenie, że jednak ta sytuacja w jakiś sposób przeraziła i przerosła prowadzącego ten kanał Audioteka Apologetyczna. I dlatego raczej staram się pomóc, niż w jakiś sposób odpowiadać na zarzuty. Streszczę w dwóch słowach, co tam, no, może w kilku zdaniach, co tam zostało powiedziane. Najpierw autor zaznacza, że dotarły do niego nowe informacje, dalej pozostaje katolikiem wiernym tradycji, ale odwołuje wszystkie nieuprawnione osądy magisterium Kościoła i deklaruje, że przestał być praktycznym sedevacantystą, czyli człowiekiem, który wprawdzie teoretycznie papieża uznaje, ale w praktyce nie uznaje papieża za papieża. Uważa, że wielu tradycjonalistów jest właśnie takimi praktycznymi sedevacantystami i być może bractwo kapłańskie świętego Pisa X również za takowe uznaje. Tak podejrzewam, tak wnioskuję, z bardziej, powiedzmy, wyciągając wnioski z pomiędzy wierszów tego, co zostało powiedziane, pomiędzy wierszy, prawda? Jakby nie było. Nie mogę publicznie głosić czegoś, mówi dalej autor, czegoś jako faktu, co jest sporną kwestią. O co chodzi? Jakiś sedevacantysta, a więc już wiemy, kto jest winny całej sprawy, jakiś sedevacantysta napisał do prowadzącego kanał, na jakiej podstawie odrzucam powszechną tezę, że publiczne prawa Kościoła są nieomylne. Słusznie tutaj sedevacantysta ocenił tą tezę, to znaczy jest to sentencja komunizm. Prawie zabrzmiała jak sentencja komunizm. Sentencja komunizm, czyli powszechnie przyjęta teza teologiczna, że nieomylność Kościoła rozciąga się również na powszechne prawa Kościoła obowiązujące w całym Kościele, na przykład właśnie na prawa liturgiczne. Co to znaczy, że to jest sentencja komunizm? To znaczy, że nie jest to dogmat wiary, że mamy obok, każdy katolik ma obowiązek w to wierzyć, że powszechne prawa Kościoła są nieomylne. Jest to powszechnie przyjęta teza teologów, czyli większość teologów, prawie wszyscy teolodzy uznawali, że nieomylność należy rozszerzyć, odnieść również właśnie do takich praw. Nie jest to coś, w co musimy wierzyć, tak jest w przypadku sentencji komunizm zawsze. Jest to coś, z czym zasadniczo można dyskutować, jeśli ktoś ma faktycznie, jakiś teolog faktycznie ma poważne ku temu argumenty i zdarzały się przypadki w historii Kościoła, gdzie sentencje komunizm faktycznie były, powiedzmy, negowane, wycofywano się z nich.
Przykładem mogłoby być potępienie naturalnych metod planowania rodziny. To potępienie faktycznie było traktowane praktycznie jak sentencja komunizm na końcu XIX wieku. To nie jest do końca oczywiste, bo sprawa dopiero co się pojawiła. Natomiast gdy magisterium Kościoła deklaruje, że faktycznie w konkretnych warunkach do czasu może to być dopuszczalne, faktycznie wielu teologów jest w głębokim szoku. Niektórzy nawet uważali, że to jest sentencja czerta, że należy to traktować jako rzecz potępioną. Tutaj chodzi nam tylko o to, że faktycznie może się zdarzyć, że taka sentencja komunizm zostanie teologicznie pokonana, zostanie teologicznie przez wyciężona. No w każdym razie, ten celebrantysta pisze, że przecież na jakiej podstawie odrzucasz tą sentencję komunizm? Jakie masz mocne argumenty, czy i teologiczne, powiedzmy, wykształcenie i teologiczne argumenty, żeby faktycznie coś przeciwstawić tej sentencji komunizm? No i później autor zauważa, że teza o obiektywnej szkodliwości novus ordo missae jest jednak tylko opinią teologiczną, opinią pewnych teologów. Jeśli byśmy chcieli ją tak umieścić na takiej skali, no to możemy powiedzieć, że to jest taka sentencja może probabiliorum, czyli bardziej prawdopodobna, tak? Ale na pewno to nie jest po prostu sentencja komunizm. Nie jest to powszechnie przyjęta teza teologiczna przez wszystkich teologów, że novus ordo missae jest obiektywnie szkodliwy. A więc przeciwko tej sentencji komunizm, powszechnie przyjętej przez teologów w czasach przedsoborowych, no wydaje się, że nie ma podstaw, żeby przeciwstawić, to znaczy, żeby wygrała ta sentencja, być może nawet probabilior, bardziej prawdopodobna, ale jednak niżej postawiona niż ta sentencja komunizm, chociażby właśnie zawarta w dogmatyce księdza Sieniatyckiego, co autor na początku cytuję. Następnie zauważa on, że ja w sumie nawet nie muszę tego trudnego sporu rozstrzygać, bo ja nie muszę takich skomplikowanych teologicznych kwestii rozstrzygać jako prosty katolik, co jest trochę takie, w sensie jak już się występuje publicznie i przedstawia tezy teologiczne, to jednak trudno wtedy uciekać od powiedzmy jakiejś decyzji. Choć znowu rozumiem, że być może autor myślał, że jest to prostsze, a w pewnym momencie jednak zaskakuje go trudność tej kwestii. No i autor zadaje ciekawe pytanie, czy prawda katolicka jest zarezerwowana dla intelektualistów, dla tych kilku wybitnych intelektów, które są w stanie dobrze zważyć te wszystkie argumenty i stwierdzić, że ta teraz sentencja probabilior, że novus ordo missae jest obiektywnie szkodliwy, że ona faktycznie jest tak dobrze ugruntowana, że można ją przeciwstawić tej sentencji komunizm z dogmatyki Sieniatyckiego. To może zrobić ewentualnie kilku intelektualistów, a zwykły katolik powinien po prostu trzymać się tego, co jest bardziej prawdopodobne. Tak referuje słowa padające na kanale Audioteka Apologetyczna. Później zwracam po prostu uwagę, że każdy chce słuchać tego, co już jest zgodne z jego przekonaniami, a więc spodziewa się, że część jego widzów się od niego odwróci. Deklaruje zwrot środków wszystkim tym, którzy wsparli jego kanał, a teraz są z nim zawiedzeni. To jest jeden z tych punktów, który przekonał mnie o takiej naprawdę dużej szczerości, uczciwości prowadzącego kanał. To jest naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo godne pochwały. I wobec wszystkich, którzy chcą atakować go, że zmienił zdanie, cytuję arcybiskupa Lefebvre'a, który również zmienił zdanie, bo najpierw uważał, że nie można konsekrować biskupów bez zgody papieża, a później jednak zdecydował, że nie ma innego wyjścia niż właśnie to zrobić. No i tymi cytatami arcybiskupa kończy się ten materiał. I teraz mój krótki do niego komentarz, bo jeszcze on nie nastąpił, to było na razie zreferowanie tego, co tam zostało powiedziane. A więc
To nie jest prawda, że potrzeba być jakimś wysublimowanym intelektualistą, żeby tą sprawę ocenić. I nie jest prawda, że mamy tutaj opierać się na jakiejś skomplikowanej tezie teologicznej, takiej sentencja probabilis co do oceny szkodliwości novus ordo missae. I to jest, myślę, że tutaj kluczowy błąd, w który autor został wprowadzony. Otóż nawet gdy się tylko spojrzy na nasze kaplice, to widać, że tam nie ma 90% jakichś szalonych intelektualistów, w sensie wielkich intelektualistów. Nie, to są prości wierni. To są prości wierni, którzy poprzez sensus catholicus, poprzez zmysł katolicki dostrzegli, że coś jest nie w porządku. Jeśli mielibyśmy tak socjologicznie ocenić naszych wiernych, to nawet dużo bardziej tendencje, powiedzmy takie intelektualistyczne, mają środowiska około indultowe. To są zawsze środowiska, które mają większy procent takich, powiedzmy, wysublimowanych intelektualistów, którzy tak sobie pięknie wszystko tłumaczą i jednocześnie mają tendencję do pewnego estetyzmu. Tam dużo jest w tych grupach zawsze tego rodzaju osób. Natomiast w kaplicach Bractwa zdecydowanie większość stanowią proste osoby, które cechują się, powiedzmy, pewnym zmysłem katolickim, pewnym wyczuciem tematu, które na sposób właśnie, jak to działa, zmysł katolicki, intuicyjnie dostrzegają, co jest katolickie, a co nie, i dlatego uciekają przed novus ordo missae. A więc nie bazujemy tutaj na poziomie jakiejś skomplikowanej refleksji teologicznej. Bazujemy na poziomie prostej oceny faktów. Tak samo jak to zrobił święty Paweł. To znaczy święty Paweł, gdy widzi świętego Piotra, który wchodzi w jakieś takie udawanie, że wobec Żydów zachowuje żydowskie prawo, a wobec pogan nie zachowuje, i jakby, gdy są Żydzi, to trzyma z Żydami i trzyma się jednak z dala od pogan, właśnie jakby tak udaje, że nie, on zachowuje tą czystość rytualną, ale z drugiej strony, gdy nie ma tych Żydów, to zupełnie swobodnie przebywa z poganami i już nie dba o tą czystość rytualną Starego Testamentu. Gdy święty Paweł to widzi, to nie robi takiej skomplikowanej, wysublimowanej refleksji teologicznej. Co jest teraz, uwaga, sentencja komunizm przyjęta przez wszystkich apostołów. Święty Piotr nie może się mylić w takich poważnych kwestiach wiary. No więc teraz moja sentencja probabilis, że tutaj jednak się pomylił. Nie. Święty Paweł dostrzega po prostu pewien fakt, który jest dostrzegany zmysłowo. Tak? Święty Piotr robi coś głupiego, coś szkodliwego i dlatego pisze: sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. A więc w obliczu pewnego prostego faktu reaguje oporem. To jest to samo, co arcybiskup Lefebvre robi. Bardzo często w swoich wypowiedziach używa właśnie takiego określenia: jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że coś się stało, jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że Rzym robi to i to. I w obliczu tego faktu mamy obowiązek wycofać się, mamy obowiązek nie utrzymywać takich prostych relacji posłuszeństwa wobec tych przełożonych, którzy nakazują nam rzeczy, które są szkodliwe dla wiary. Dlaczego? Jeśli mamy kogoś, zgodnie z słowami świętego Pawła, kto głosi nam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Jeśli mamy kogoś, jeśli mamy nawet świętego Piotra, który swoim przykładem prowadzi kogoś na manowce, mamy obowiązek się jemu sprzeciwić. Jeśli więc wierny, prosty, zwykły wierny widzi, że papież siedzi w ogrodach watykańskich z dostojnikami kościelnymi, wchodzą jacyś, nie wiemy, czy poganie, czy chrześcijanie, z pogańskim bożkiem, kładą pogańskiego bożka na środku przed papieżem, zataczają kółko wokół tego pogańskiego bożka, wśród tych ludzi dołącza się do nich również jakiś franciszkanin, padają na twarz przed pogańskim bożkiem. Widzimy pogański kult w ogrodach watykańskich z przynajmniej biernym udziałem papieża i ewidentnie czynnym udziałem jednego z franciszkanów w jego obecności. A więc widzimy bałwochwalstwo. Mamy obowiązek się wobec tego sprzeciwić. Jeśli widzimy, że Kościół w Polsce, episkopat w Polsce
celebruje dzień islamu i dzień judaizmu, to widzimy, że celebrują błąd. Celebracja błędu jest czymś, co jest śmiertelnie niebezpieczne dla duszy. Nie potrzeba mieć wykształcenia teologicznego i nie potrzeba przeprowadzać jakiejś wysublimowanej refleksji, żeby to odczytać. Wobec takich przełożonych należy już z góry zachować pewną ostrożność. Należy sprzeciwić się Kefasowi, bo na to zasłużył, jeśli ten oddaje cześć pogańskim bożkom. I to jest to, co my robimy. To znaczy, wycofujemy się z, powiedzmy, pewnej praktycznej realizacji posłuszeństwa wobec papieża w konkretnych kwestiach, dlatego, że widzimy, że to, co on robi, to jest jakaś inna Ewangelia, to jest głoszenie czegoś innego, że jest on powodowany czymś innym niż faktycznie nauką Pana Jezusa. I mamy przykład już w samych czasach apostolskich, że może być taka sytuacja, w której trzeba sprzeciwić się Kefasowi, bo na to zasłużył, bo władza papieska nie została mu dana w ten sposób, że on może określać wszystko po prostu jak chce i to będzie katolickie, tylko on jest stróżem, namiestnikiem, a więc przekaz jest bardziej istotny, jest ustanowiony tym stróżem tego przekazu i gdy w jakiś sposób sprzeciwia się temu przekazowi, mamy obowiązek się jemu sprzeciwić. Jeśli by ktoś głosił wam inną Ewangelię, święty Paweł to tak precyzuje, jeśli byśmy my, tak, apostołowie lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Więc prosty, zwykły, wierny, po dostrzeżeniu prostych, dostrzegalnych faktów, powinien wycofać się, powinien unikać kapłanów, którzy nie potępiają kultu Paczamamy przez papieża, którzy nie potępiają dni judaizmu i islamu w kościele, którzy nie potępiają deklaracji papieża Franciszka, że w Sodomie to w sumie było fajnie, przepraszam za takie wręcz brutalne streszczenie dokumentów papieskich, natomiast zasadniczo mniej więcej o to chodzi, czyli że można błogosławić związki homoseksualne, oczywiście stosując mnóstwo różnych wymówek. Mówiłem o tym w osobnych materiałach, jeśli ktoś chce, to może sobie się z tym zapoznać. Prosty wierny, który to dostrzega, powinien odsunąć się od kapłanów, którzy nie potępiają rzeczy, które ewidentnie są sprzeczne z Ewangelią, czyli od takich kapłanów, którzy nauczają innej Ewangelii. I to są kapłani nie tylko tacy, którzy odprawiają Novus Ordo, to jest również bez wątpienia jakaś część tych indultowych kapłanów, którzy wprawdzie odprawiają przeświętą trydencką, ale jednak nie mają siły, odwagi, w cudzysłowie możliwości, żeby faktycznie te rzeczy potępić. No i teraz taki zwykły, prosty, wierny, naturalnie prędzej czy później, który to dostrzega, zmysłem katolickim gdzieś tam to odczytuje jako niebezpieczne dla wiary, prędzej czy później trafia na mszę świętą trydencką, prędzej czy później trafia do bractwa. Nawet dosyć często to się tak zdarza, że trafia najpierw właśnie na jakąś przeindultową, tak w cudzysłowie indultową, ale tam na kazaniach znowu słyszę listy biskupów, którzy no to wychwalają dzień islamu, czy cokolwiek innego robią, czy wychwalają ekumenizm i wolność religijną i szuka dalej, trafia do nas i u nas już dowiaduje się pewnych bardziej szczegółowych rzeczy. Też może być tak, że jakaś taka prosta zewnętrzna rzecz go przeraziła, pokazała mu, że coś jest nie tak, coś się nie tak dzieje w kościele, na przykład to zamykanie kościołów w pandemii, na przykład zmuszanie ludzi do przejmowania komunii na rękę, co zmysł katolicki od razu odczytuje jako brak należnego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu i naturalnie człowiek się broni przed tym i właśnie szuka z takiej prostej, można powiedzieć, jeszcze nie głębokiej refleksji, tylko po prostu ze zmysłu katolickiego szuka miejsca, gdzie takich patologii nie ma. Gdy trafia do nas z czasem poprzez kazania, ale też przesiąkanie tym duchem tradycyjnej mszy świętej, zaczyna coraz lepiej rozumieć. Nie potrzeba do tego
akademickiego zrozumienia sprawy, potrzeba tak naprawdę tylko dobrego zrozumienia tradycyjnej liturgii. Przez uczestnictwo w tradycyjnej liturgii zwykły wierny, który ma po prostu zmysł katolicki, dostrzega coraz lepiej, że msza święta tradycyjna jest sztandarem katolickiej wiary, że godnie reprezentuje ona nadprzyrodzoność naszej wiary, podstawowe prawdy wiary i coraz lepiej dostrzega na różnym poziomie, czy takim intelektualnym, czy nawet w pierwszej chwili po prostu intuicyjnym, że Novus Ordo nie wyraża katolickiej wiary, a w samej swojej, można powiedzieć, istocie rzeczy, czyli w istocie tych zmian pomiędzy starą a nową mszą, są kroki, które ewidentnie odchodzą od katolickiej wiary. Jest to chociażby zniszczenie ofiarowania, zastąpienie tych modlitw, które wskazują na to, co się tutaj dzieje, że mamy tutaj ofiarę Syna Bożego modlitwą przed jedzeniem wziętą z talmudycznej paschy, z talmudycznej celebracji paschy ze współczesnego judaizmu, która jest modlitwą przed jedzeniem, w jakiś sposób pobożną, natomiast pobożną w duchu Talmudu, to jest specyficzny rodzaj pobożności, i jeszcze modlitwą przed jedzeniem. Tak, to są ruchy, które są ewidentnie zmieniające charakter tej celebracji. I faktycznie to nie jest coś, co człowiek tak po prostu od razu, zwykły wierny, spontanicznie zrozumie, jeśli ma wyrobiony zmysł katolicki, zrozumie bardzo szybko, ale przeważnie jednak chwilę czasu potrzeba i zupełnie spontanicznie, naturalnie z czasem zrozumie, że tak, faktycznie Novus Ordo sam sobie, ten ryt jest niekatolicki. On będzie poprzez praktykowanie wyrabiał niekatolickie patrzenie na wiarę. Natomiast faktycznie to nie jest coś, co tak po prostu każdy wierny może prostą refleksją intelektualną zrozumieć. To jest raczej coś, co właśnie przez poznawanie tradycyjnej mszy świętej faktycznie z czasem do człowieka na poziomie prostego zmysłu katolickiego powinno dotrzeć. A więc rozumiemy, mam nadzieję, klucz. To, co jest tutaj najważniejsze w tej mojej wypowiedzi, to nieskomplikowana refleksja teologiczna. Nie porównanie tych tez teologicznych jest tutaj kluczowe, tylko proste spostrzeżenie faktów. Papież czci demony. Tak, biernie, ale jednak w jego obecności te demony są czczone i franciszkanin bierze w tym aktywny udział w jego obecności. Papież błogosławi związki homoseksualne, biskupi w Polsce celebrują islam jako w kościele, tak, czyli jako najwyraźniej coś godnego celebracji. Oczywiście protestanckie sekty to samo, w sensie celebrują protestanckie sekty, różnego rodzaju dni ekumeniczne, rekolekcje głoszone przez pastorów, rabinów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj arcybiskup Ryś się kłania ze swoimi różnego rodzaju, w cudzysłowie, świetnymi pomysłami. Zwykły wierny to widzi komunię na rękę, widzi zamykanie kościołów, widzi, że coś jest nie tak, dystansuje się na tym poziomie praktycznym od tej hierarchii, która ewidentnie głosi mu inną Ewangelię. I nie oznacza to, to jest odpowiedź jako na kolejny zarzut, że staje się sedewakantystą. Sedewakantyzm oznacza, że papieża nie ma. Święty Paweł nie stał się sedewakantystą przez to, że powiedział: sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Tylko po prostu zareagował słusznie na błąd ze strony świętego Piotra. I tak samo my mamy zrobić. Nie mamy teraz dekretować naszym autorytetem: papież nie jest papieżem, bo to i to. Bo faktycznie w teologii nie mamy takiej prostej możliwości, żeby zdjąć papieża z urzędu za pomocą naszego dokumentu. Stawimy w szkole taki dokument podpisany, jest tak, zdejmujemy papieża z urzędu. Nie mamy takiej władzy, a więc możemy co najwyżej zrobić to, co robił święty Paweł, sprzeciwić się Kefasowi, bo na to zasłużył. I to nieposłuszeństwo w tej sferze takiej praktycznej jest ostatecznie cnotą posłuszeństwa wobec Pana Boga, bo mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bo jeśli ktoś będzie nam głosił inną Ewangelię niż tą, którą nam głosili apostołowie, niech będzie wyklęty. Nie mamy prawa przyjąć innej Ewangelii. Posłuszeństwo zobowiązuje nas do tego, że jeśli papież czci pogańskie bożki, to mamy mu powiedzieć, że nie wolno czcić pogańskich bożków. Jeśli papież chce błogosławić homoseksualne związki, to mamy mu powiedzieć, że nie wolno błogosławić homoseksualnych związków i mamy mu powiedzieć, że tego za żadne skarby nie zrobimy. I mamy się za niego modlić, prosić, żeby się jak najszybciej opamiętał. Tylko tyle i aż tyle. I nie czyni to nas sedewakantystami, wręcz przeciwnie, czyni nas to po prostu katolikami.
Myślę, że to w tej materii wystarczy. Jeśli czegoś jeszcze nie poruszyłem, jak najbardziej proszę o pytania w komentarzach, bo jeśli będę widział, że coś tutaj jeszcze wymaga odpowiedzi, to z chęcią przy okazji odpowiem. Przechodzimy natomiast do kolejnego pytania. Przypominam, tak jak ostatnim razem, wziąłem wszystkie pytania, które otrzymały przynajmniej 20 kciuków w górę i kilka takich, które otrzymały jednak trochę mniej, ale wydały mi się wyjątkowo interesujące. Pytanie, które chyba dostało najwięcej polubień. Mówił ksiądz niedawno, że nie ma sensu ustanowić katolickiego prawa, kiedy społeczeństwo nie jest na to gotowe. To nie jest mój dosłowny cytat. Nie powiedziałem, że to nie ma sensu. W pewnych momentach może mieć to sens jak najbardziej. I co do zasady obiektywnie rzecz biorąc, jak najbardziej ma to sens. Natomiast najpierw, jeśli mówimy o, powiedzmy, tej kwestii praktycznej, jak należy procedować, faktycznie najpierw należy wykonać taką pracę apostolską, pracę w cudzysłowie propagandową, czyli kształtującą społeczeństwo, tak żeby społeczeństwo chciało mieć faktycznie katolickie prawa, bo gdy stworzymy prawo bez tego wytworzenia społeczeństwa, które jest gotowe to prawo przyjąć, to jest ryzyko bardzo dużej nieskuteczności tego prawa. Czy zatem naruszenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, było złym posunięciem? Nie, no w takich prostych kwestiach, to znaczy, czy można zabijać dzieci, Trybunał Konstytucyjny orzekł po prostu zgodnie z jakimkolwiek prawem i z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem, że nie można zabijać dzieci i nie można takich prostych osądów moralnych w jakiś sposób, nie wiem, nie wydawać, dlatego że ktoś się na to obrazi. No nie, tak? To jest jakby... Trochę innym pytaniem jest później, co dokładnie zapisać w prawie, jakie kary za co, co karać, a czego nie karać. To jest pytanie już bardziej skomplikowane. Natomiast samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że nie wolno zabijać dzieci, jest orzeczeniem, które po prostu musiało się stać i dobrze, że się stało. Tu oczywiście nie ma, to w ogóle nie jest to kwestia jakby polityki moim zdaniem. To jest kwestia po prostu takiej prostej sprawiedliwości. Już wtedy dało się usłyszeć głosy przeciwne tamtym zmianom, przewidujące odwrotny efekt po zmianie władzy, czyli odbicie w drugą stronę w ten sposób, że aborcja będzie dużo bardziej powszechna niż za czasów wspomnianego kompromisu. Wygląda na to, że tamte ostrzeżenia były zasadne. Czy jestem w stanie o tym mówić bez wchodzenia jakoś mocno w politykę? Będę starał się to zrobić. A więc czym innym jest proste stwierdzenie, że nie wolno zabijać dzieci, a czym innym jest później tworzenie całej legislacji wokół tego, co i w jaki sposób karzemy. I faktycznie to drugie musi być dziełem pewnej roztropności, musi być tak skonstruowane, żeby zachowując te podstawowe zasady moralne, czyli dzieci zabijać nie wolno i traktujemy to jak morderstwo, żeby jednocześnie było to prawo skonstruowane w ten sposób, że będziemy w stanie to prawo egzekwować, że to prawo nie doprowadzi do rozruchów społecznych. To również trzeba w tym wszystkim uwzględnić, bo jeśli wydam prawo, na przykład w kraju islamskim przejmuję władzę i zakazuję islamu, no, skończy się to bardzo szybko jakimś przewrotem, tak, i śmiercią rządu i zasadniczo nie o to chodzi, tak? Trzeba się jednak zastanowić, co będzie w miarę sensowne, roztropne, co będziemy w stanie wyegzekwować, jeśli chodzi już o bardzo takie konkretne prawodawstwo. Natomiast nie chcę wchodzić w taką specjalistyczną ocenę tych konkretnych posunięć, które zostały dokonane, bo ani nie mam wiedzy, która by mogła tak jednoznacznie wskazać mi, że tutaj to było roztropne, a to nie było roztropne, ani nie powinienem wchodzić bardzo w takie kwestie konkretne polityczne. Czyli tak, zasadniczo oczywiście Trybunał Konstytucyjny ma ścisły obowiązek, każdy człowiek po prostu ma ścisły obowiązek sumienia, żeby twierdzić, że nie wolno zabijać dzieci, żeby bronić życia każdego człowieka, który jest niewinny, każdego niewinnego człowieka, żeby na każdym poziomie, czy to osobistej walki, czy to prawodawstwa. To jest ścisły obowiązek każdego sumienia. Natomiast co, kogo, w jaki sposób
karać za konkretne uczynki, w jakim stopniu, to jest już kwestia kolejna, którą należy pod powiedzmy takim z roztropnością rozważyć i sensownie zaplanować. Czy to się w tym przypadku stało? Nie wiem. Kolejne pytanie. Co ksiądz sądzi o idei ekstremalnej drogi krzyżowej, a może nawet nie tyle o samej jej idei, co o formie? Jeśli rozumiem, są to takie drogi krzyżowe, w której jest na przykład wspinaczka wysokogórska, której chodzi w dużej mierze właśnie o sport, oprócz właśnie kwestii ściśle pobożnościowych. Nie wiem, w sensie jeśli jest ksiądz, który lubi wspinaczkę i ma grupę młodzieży, która lubi wspinaczkę, czy można takie rzeczy połączyć? Wydaje mi się, że można. Natomiast nie robiłbym z tego jakiegoś, nie wiem, ważnego, głównego środka apostolatu. W sensie nie widzę przeszkód, jeśli ktoś, komuś to pomaga, to nie widzę przeszkód. Krótko odpowiem na pytanie, które otrzymało tylko 13 polubień, natomiast zasługuje chyba na krótką odpowiedź. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić zalety i wady metody historyczno-krytycznej w analizie i hermeneutyce Pisma Świętego, może w porównaniu do innych metod, na przykład metody kanonicznej, na czym polega popularność jednej, a nie drugiej? A więc metoda kanoniczna, metoda promowana mocno przez Benedykta XVI, jako trochę odpowiedź na tą metodę krytyczną, co zarzucano metodzie krytycznej, że traktuje ona tekst, sposób tekst natchniony w sposób taki chirurgiczny, to znaczy bierze mikroskop i bada każde pojedyncze słówko, nie biorąc pod uwagę całości kontekstu Pisma Świętego, nie biorąc pod uwagę dostatecznie, powiedzmy, nie biorąc pod uwagę po prostu całości brzmienia tekstu w jego obecnej formie, tylko cały czas mając tendencję do takiej atomizacji tekstu natchnionego, czyli to zdanie tutaj jest w ten sposób sformułowane i zafokusowanie, sfiksowanie tylko na tym punkcie. Myślę, że słusznie można krytykować. Czyli ja bym nie wchodził jakoś tam bardzo w powiedzmy tą metodę kanoniczną jako rozwiązanie problemu. Myślę, że dobrze, że takie pomysły się pojawiają, natomiast faktycznie egzegeza będzie wymagała po zakończeniu kryzysu Kościoła, będzie wymagała faktycznie dużo pracy, żeby stworzyć taką prawdziwie katolicką egzegezę, która myślę, że krytyczną analizę powinna wykorzystywać po prostu jako jedno z narzędzi, ale tylko jedno z narzędzi, a gdy ograniczymy się tylko do tej krytycznej analizy tekstu, to faktycznie kończymy w takiej sferze dosyć patologicznej, to znaczy nie ma w tym żadnego elementu wiary, tak należałoby to powiedzieć, to znaczy to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli badać życie Pana Jezusa tylko na poziomie archeologii na przykład, tak? Zajmujemy się archeologią i wchodzimy w każdy szczególik, co tam dokładnie możemy znaleźć o życiu Pana Jezusa. To może być pomocne, ta metoda taka archeologiczna, powiedzmy. Może to być pomocne i można się bez wątpienia ciekawych rzeczy dowiedzieć, natomiast to jest zdecydowanie za mało. Musimy uwzględnić, co jest napisane w samych Ewangeliach na przykład, tak? Co zostaje nam przekazane przez Kościół. A więc katolicka egzegeza powinna korzystać z tej krytycznej metody, albo przynajmniej z jej metod badawczych, natomiast nie powinna się moim zdaniem zdecydowanie do nich ograniczać, co wśród współczesnych tak zwanych katolickich egzegetów jak najbardziej jest dosyć powszechne i myślę, że te reakcje w formie powiedzmy kanonicznej, na przykład kanonicznej metody są dosyć naturalne, choć wydaje mi się, że nie wyczerpują tematu. Czy planuje ksiądz, to kolejne pytanie, nagrać kiedyś materiał dotyczący 24 testów mistycznych? Pytam o to co jakiś czas, może tym razem się przebije. Nie planowałem, natomiast pomysł jest faktycznie dosyć ciekawy. Myślę, że byłby to temat raczej dla księdza Piotra Dzierżaka niż dla mnie. Kolejne pytanie. Jak może zadośćuczynić ktoś, kto korzystał z metody in vitro i się nawrócił? Czego powinien dotyczyć żal? Jak rozmawiać o in vitro z ludźmi, którzy mają dzieci z in vitro i czy
A jeżeli tak, to kiedy to robić? Czy osoby, które korzystały z in vitro, zaciągają automatycznie karę ekskomuniki? Tu od razu odpowiem, że nie jest to karane, podobnie jak w przypadku aborcji, automatyczną karą ekskomuniki, co nie zmienia faktu, że jest grzechem ciężkim. Jak rozmawiać z dzieckiem, które jest z in vitro i ma poczucie winy, bo wie, że sposób, w jaki zostało poczęte, jest niemoralny? Ta część pytania wydaje mi się głęboko patologiczna, to znaczy, dlaczego dziecko ma mieć poczucie winy z takiego powodu, to znaczy, jeśli ktoś w jakiś sposób to sprowokował, to myślę, że to jest jego wina. I oczywiście jest mnóstwo przypadków, gdzie dziecko zostaje poczęte w ten czy inny niemoralny sposób i tutaj nie ma żadnego powodu, żeby dziecko czuło się z tego powodu w jakiś sposób obarczone czymkolwiek, tak? Każdy rodzi się z grzechem pierworodnym i każdy zostaje z niego oczyszczony przez chrzest, a więc jeśli Pan Bóg obdarzył to dziecko duszą nieśmiertelną, a skoro jest żywym człowiekiem używającym rozumu, to znaczy, że obdarzył je duszą nieśmiertelną, to znaczy, że ma dokładnie taką samą naturalną i nadprzyrodzoną godność, jak każdy inny człowiek. W ogóle ta część pytania wydaje mi się dosyć patologiczna. Trudno mi sobie wyobrazić, w sensie, że ktoś odczuwa z tego powodu, nie wiem, jakieś jak to jest tutaj nazwane, ma poczucie winy. To naprawdę jest dla mnie dziwne. W sensie, no rozumiem, że dziecku łatwo można jakieś poczucie winy wtłoczyć, natomiast to jeśli to ktoś to robi, to naprawdę jest głęboko patologiczne. W mojej rodzinie i wśród znajomych są osoby, które korzystały z in vitro i chciałyby wiedzieć, jak powinny się i chciałabym wiedzieć, jak powinnam się zachować. Pytanie jest trochę całościowo z gatunku takich: jak mam żyć? To znaczy, a bardzo konkretnie, co, kiedy, jak mam powiedzieć? A więc cnota roztropności służy do tego, żeby ogólne zasady dostosować do konkretnej sytuacji, żeby znaleźć sposób zastosowania ogólnych zasad w konkretnych rzeczywistościach i nie da się tego zastąpić takim konkretnym wskazaniem. Tu i tu masz powiedzieć to i to. Tak, znowu, taka potrzeba wskazuje na brak tej cnoty roztropności i nie kluczem, rozwiązaniem nie będzie wskazanie właśnie tu i tu masz powiedzieć to i to, tylko rozwiązaniem jest wypracowywanie cnoty roztropności. Odsyłam na przykład do materiału, który ukazał się niedawno, Cecha Władcy, wykład księdza Piotra Dzierżaka o cnocie roztropności na 15. konferencji edukacji klasycznej, przepraszam. A więc człowiek musi za każdy grzech ciężki oczywiście odpokutować, czyli gdy wyznaje grzech ciężki, otrzymuje za ten grzech pokutę, jak najbardziej, jeśli dręczą go jakieś wyrzuty sumienia, może również odpokutować sobie jeszcze dodatkowo, nałożyć sobie na przykład jakąś dodatkową pokutę za jakiś konkretny grzech, natomiast nie ma tutaj ścisłej możliwości zadośćuczynienia, jak w przypadku większości grzechów. Ścisły obowiązek zadośćuczynienia powstaje przy grzechach przeciwko sprawiedliwości. Jeśli coś komuś kradłem, mam oddać. Jeśli naruszyłem jego dobre imię, mam zadośćuczynić, mam naprawić jego dobre imię. Natomiast w przypadku grzechów przeciwko czystości w ogóle nie ma za bardzo możliwości zadośćuczynienia. Jeśli kogoś zabiłem, też nie mam możliwości ścisłego zadośćuczynienia. Można próbować w jakiś sposób wspierać kogoś, kto został pokrzywdzony, natomiast to nie jest ścisłe zadośćuczynienie, bo nie ma tutaj tej ścisłej proporcji pomiędzy tym, co można zrobić, a tym, co zrobić by należało. A więc nie ma tutaj ścisłej możliwości zadośćuczynienia, czego powinien dotyczyć żal wszystkiego, co było grzeszne w danym uczynku. Tutaj przede wszystkim kwestia zamrażania tych embrionów, ale też kwestia samego poczęcia, doprowadzenia do poczęcia na sposób niezgodny z ludzką naturą. Jak rozmawiać o in vitro z ludźmi? No, tak jak mówiłem, to jest kwestia roztropności. Jaka jest moja relacja, kiedy widzę, że to faktycznie może mieć sens?
Tak, w zasadzie wydaje mi się, że to już odpowiada na to pytanie. W niektórych środowiskach indultowych, to kolejne pytanie, spotkałam się ze zwyczajem klękanej kolejki do komunii. Osoby czekające na swoją kolej, żeby podejść do balasek, zamiast stać, klękają na ten czas. Co ksiądz o tym myśli? Nie jest to katolicki, liturgiczny zwyczaj. To ma jakiekolwiek podstawy liturgiczne? Nie. I faktycznie sensowny sposób wyrażania czci dla Najświętszego Sakramentu, czy to jakiś dziwny wymysł? Dziwny wymysł. Szczęść Boże. Kolejne pytanie. Co tradycja mówi o transplantacjach? Jakie jest ich ewentualne moralne uzasadnienie bądź potępienie? O tym już mówiłem kiedyś, dawno, dawno temu w pytaniach i odpowiedziach. Podejrzewam, że nie znajdę tak szybko, gdzie to dokładnie było. To były naprawdę w ogóle pierwsze, na pewno nie pierwsze, ale drugie, trzecie pytanie i odpowiedzi w ogóle w historii tego kanału. A więc, gdy mówimy o przeszczepieniu organów niekoniecznych do życia, które są podwójne, jak najbardziej jest to w pełni moralnie dopuszczalne. Gdy mówimy o organach, które są konieczne do życia, nie można zabić człowieka po to, żeby pobrać jemu jakiś organ, od niego jakiś organ. Również nie wolno samemu się zabić po to, żeby można było ode mnie pobrać organ. Natomiast właśnie w przypadku czy przeszczepu serca, na przykład tutaj jest ten problem, że w praktyce trzeba człowieka zabić, żeby mu to serce przeszczepić i wprowadzony termin śmierci, pojęcie śmierci mózgowej jest pojęciem bardzo wysoce wątpliwym i z punktu widzenia medycznego i z punktu widzenia moralnego, bo zostało ewidentnie wprowadzone właśnie po to, żeby te przeszczepy serca robić i są w Polsce lekarze, którzy dają świadectwo tego, że wyciągnęli w swoim życiu już setki osób ze śmierci mózgowej i wyciągnęli ich z tego stanu, gdzie można było im już wyciąć serce i są w pełni sprawnymi, zdrowymi ludźmi. A więc to nie jest śmierć. To jest tylko i wyłącznie wytrych prawny po to, żeby można było ludziom wycinać jeszcze bijące serce, bo to się właśnie robi w przypadku przeszczepu serca. Czy gdyby ktoś przyszedł do kaplicy z bractwa z psem asystującym, to ciekawe pytanie. Załóżmy, że nie ma możliwości bezpiecznie dotrzeć i uczestniczyć we mszy bez jego obecności, bo na przykład to pies wykrywający zmiany w pracy serca. O, to jesteśmy nawet trochę w temacie, bo było o przeszczepie serca. To zostałby wpuszczony. Czy zdarzyły się w bractwie takie sytuacje? Ja jeszcze nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji. Gdyby mnie ta osoba zapytała, co zrobić, to zachęciłbym do tego, żeby uczestniczyła we mszy świętej jednak z pewnej odległości, to znaczy nie w samej nawie kościoła, tylko w przedsionku kaplicy, co w naszych kaplicach nie jest niczym niezwykłym. Każdy, kto uczestniczy, to wie, że nasze przedsionki są zawsze pełne ludzi. W ogóle w radości to działa tak, że jest pełen kościół, pełen przedsionek i pełna piwnica, bo w piwnicy jest specjalne, ogromne pomieszczenie dla rodzin z małymi dziećmi, przede wszystkim dla mam z małymi dziećmi, które hałasują tam i pełzają, przepraszam za określenie, raczkują po podłodze z transmisją z tego, co się dzieje nad nimi i wtedy można przejść na komunię świętą, a więc zachęciłbym do tego, żeby w takiej sytuacji, gdzie faktycznie nie ma innej możliwości, właśnie gdzieś tam w okolicach, nie w samej nawie kościoła, uczestniczyć we mszy świętej. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawym pytaniem. Nie otrzymało aż tak dużo polubień, ale jest szalenie ciekawe. Czy substancja w tomizmie jest materialna, czy nie jest? No to zależy. Właśnie, to zależy. To znaczy, co do zasady, bardziej poprawną odpowiedzią jest, że ściśle rzecz biorąc, nie jest materialna. To znaczy, gdy ja jestem substancją. Tak? Substancja to jest konkretny byt w tomizmie. A więc człowiek jest substancją i ta substancja ma pewne przypadłości, czyli masa, wzrost, tutaj kolor włosów, wiek i tak dalej, i tak dalej. Te przypadłości się zmieniają, substancja pozostaje ta sama. Na przykład przez przemianę materii zmienia się cały czas właśnie ten aspekt materialny, substancja jednak pozostaje ta sama. A więc substancja nie zmienia się, nawet gdyby wszystkie, jakby cała materia w człowieku się zmieniła właśnie w ramach przemiany materii. To jest wciąż ta sama substancja, to jest wciąż ten sam ksiądz Szymon. W tym sensie substancja nie jest materialna. Natomiast
Możemy mówić o substancjach materialnych i niematerialnych, w sensie o takich substancjach, co do których należy, które koniecznie muszą być materialne, czyli no, substancja telefonu koniecznie musi być materialna, natomiast substancja anioła nie. Tak, anioł jest również substancją, natomiast jest substancją ściśle rzecz biorąc, dosłownie rzecz biorąc, niematerialną. Nie wiem, czy widzimy jakby punkt kluczowy tego rozróżnienia. Gdy rozróżniamy pomiędzy substancją a przypadłościami, to zdecydowanie przypadłości są tym elementem, którego możemy bezpośrednio dotknąć, tym elementem materialnym, ale do substancji może koniecznie należeć to, że to jest coś materialnego. I tak faktycznie dusza ludzka z punktu widzenia po prostu katolickiej nauki, to nie do końca jest człowiek, tak? Dusza ludzka jest tym formalnym aspektem człowieka, tak, ale właśnie nie jest pełnym człowiekiem, dlatego dusza ludzka będzie oczekiwała na zmartwychwstanie, bo dopiero wtedy mamy do czynienia z całym człowiekiem, a więc bez tego aspektu materialnego, to nie do końca jest właśnie cały człowiek, to jest aspekt formalny, ale ta substancja człowieka faktycznie nie jest pełna, a więc to zależy. No, niestety nie da się tutaj za bardzo odpowiedzieć inaczej. Mam nadzieję, że jest to czytelne, a jeśli nie, bo jednak było to bardzo streszczone, to proszę o pytania doprecyzowujące, udało się. Ewentualnie też pod przyszłym postem do zadawania pytań. Chętnie na takie pytania odpowiadam, bo są to pytania dużo ciekawsze niż pytania w stylu, a co mam powiedzieć, a co mam zrobić, a dlaczego jest coś tam i coś tam i coś tam. Pytania różne, powiedzmy praktyczne, czasami rozumiem, że mogą być dla kogoś ważne, natomiast dużo mniej interesujące moim zdaniem niż pytania dotyczące istoty rzeczy, czym rzeczy są, zwłaszcza gdy mówimy o kwestiach jednak teologicznie w jakiś sposób związanych z rzeczami najważniejszymi, no bo transsubstancjacja, przemiana właśnie substancji, czyli może właśnie w przypadku transsubstancjacji, to jest ciekawy przykład, bo zmienia się substancja, zmienia się istota rzeczy, ale przypadłości pozostają te same, tak? Czyli może się zmienić, oczywiście jest to cud, tak? No ale jednak w ramach tego cudu może się zmienić substancja rzeczy, a przypadłości mogą pozostać wciąż te same. Oczywiście to jest wydarzenie cudowne, wymagające Bożej Wszechmocy, ale jednak jest to możliwe. Ale właśnie tam już nie ma substancji chleba, tak? Rozumiemy. Mówił ksiądz o tym, że związki osób w wieku nastoletnim, to kolejne pytanie, rzadko rokujące małżeństwa są niewskazane. Jak w praktyce powinni reagować rodzice i wychowawcy, kiedy nastolatkowie wchodzą w takie relacje, umawiają się na randkę, pojawiają się wzajemne uczucia? Emocje towarzyszące pierwszym miłościom, szczególnie odwzajemnionym, są bardzo żywe, a nastolatków trudno kontrolować ze względu na ich wzajemną samodzielność w organizowaniu relacji towarzyskich. Może zamykać ich w wieży, zanim nie dorosną. Kusząca propozycja. Piszą, że żartobliwie, ale bardzo proszę o odpowiedź. Więc no, zamykanie w wieży raczej nie pomoże. To znaczy, optymalna sytuacja jest taka, że rodzice, wychowawcy mają naprawdę dobrą relację ze swoim nastolatkiem i mogą z nim szczerze o tym rozmawiać, to znaczy wskazywać, dlaczego gdy ma się 15-16 lat, to nie jest dobry wiek na wchodzenie w takie relacje i że nawet jeśli jakieś zakochanie się pojawia, to że lepiej jest tutaj wstrzymać się, lepiej jest trzymać się na dystans, a jeśli już dochodzi do takiego powiedzmy jakiegoś nawiązania relacji, to na pewno nie pomoże na siłę próbowanie odciągnięcia takiego młodego człowieka od tej drugiej osoby, chyba że faktycznie, nie wiem, przeprowadzamy się w zupełnie inne miejsce, wtedy w jakimś sensie to się stanie, natomiast to takie sytuacje przypadkowo może się akurat tak zdarzyć, natomiast na pewno nie robiłbym tego specjalnie ze względu na taką sytuację, bo to też nie naprawi, może w jedną jakby konkretną relację zerwać, natomiast nie poprawi zrozumienia istoty problemu bynajmniej, a więc dobrze by było i optymalną sytuacją jest, gdy nastolatek sam
sam zrozumie, że nie jest jeszcze gotowy na to, żeby stworzyć trwały związek i łatwo, przez to łatwo może zostać skrzywdzony, albo mogą się wzajemnie skrzywdzić w takiej relacji. A więc należy próbować to wytłumaczyć, że taka romantyczna relacja jest naturalnie ukierunkowana na to, żeby stworzyć związek małżeński, że gdy wchodzi się w taką relację w momencie, kiedy przez najbliższe lata jeszcze tej możliwości nie ma, żeby wejść w związek małżeński, a ma się jednocześnie właśnie 15 lat, to jest ogromne ryzyko, że w tym momencie prawdopodobieństwo rozpadu takiego związku wynosi tam 90 kilka %. To są bardzo pojedyncze przypadki, gdy taki nastoletni związek doprowadza faktycznie do sakramentu małżeństwa. Oczywiście nastolatek będzie chodził z założenia, że właśnie to jest to mój przypadek, to jest ten tam 1%, no bo wiadomo, że no jak inaczej może być. Natomiast przy dobrej relacji można jednak zasiać pewne ziarno wątpliwości, wskazując z jednej strony na te procenty i z drugiej strony na to, że młody człowiek szuka poczucia swojej własnej wartości. To jest zupełnie naturalne i potrzebne. Szuka swojego miejsca w świecie. I to jest właściwy moment, mając te 15-16 lat, żeby wraz z grupą rówieśniczą dobrze spędzać czas, żeby odnajdywać jakąś swoją pasję, żeby w dobrej grupie rówieśniczej właśnie tę pasję rozwijać, żeby wraz z nimi twórczo spędzać czas. To wtedy faktycznie człowieka buduje, tworzy w jakiś sposób jego charakter, uczy go też pewnych takich relacji społecznych. Gdy natomiast ten moment wykorzysta na to, żeby właśnie tworzyć taką relację romantyczną, człowiek, który ma 15 lat, ładuje całego siebie w tą sytuację. Ten impet wchodzenia w tą relację sprawia, że ten proces, który musi się jednocześnie odbywać, tego poszukiwania własnej wartości, ten proces będzie zaburzony. To zwykle to działa w ten sposób, że człowiek ładuje ogromną dozę i ogromną ilość tego poczucia własnej wartości właśnie w tą relację, że postrzega swoją własną wartość właśnie przez perspektywę tej relacji i dlatego, gdy ona się kończy, nagle wali się cały świat takiej młodej osobie, bo tam złożyła niejako całe swoje życie, całe swoje oczekiwanie, wszystkie swoje plany. I właśnie przed tym należy szczególnie ostrzegać, zwracać na to uwagę, że zachęcać do tego, żeby spędzali czas, jeśli powstaje powiedzmy taka relacja, żeby nie spędzali czasu sam na sam, żeby spędzali czas z innymi przyjaciółmi. To jest praktyczna rada, która może tutaj pomóc, bo to ma szansę, że ta relacja nie będzie właśnie taka ekskluzywna, tylko my we dwoje, będzie mniej przeradzała się właśnie w relację romantyczną, nawet jeśli to zakochanie gdzieś tam będzie, a bardziej będzie właśnie na poziomie powiedzmy takiego zwykłego funkcjonowania nastolatków, które razem w jakiś sposób spędzają czas i właśnie rozwijają się jednak. Do tego bym zachęcał. Myślę, że to jest taka praktyczna rada, która też jest możliwa do zrealizowania, tak? Żeby rodzic zwracał na to uwagę, jeśli będziecie zostawali razem, jeśli zatracicie się w sobie właśnie, to w tym wieku zwiążecie się tak mocno ze sobą, że jak coś pójdzie nie tak, to później nagle pojawia się kryzys egzystencjalny i nagle nie ma po co żyć. To jest za wcześnie na taką relację. Zbyt wielkie szkody spowoduje jej zerwanie. Nie róbcie takiego z tego ściśle związku romantycznego. Spędzajcie czas razem z innymi przyjaciółmi, żeby to pozostało na razie na takim właśnie poziomie. A jeśli to za kilka lat wciąż będzie trwało, jeśli wciąż będzie tam jakieś uczucie, będziecie bardziej dojrzałymi ludźmi i jednocześnie poznacie się lepiej i faktycznie stwierdzicie, że chcecie iść w stronę naprawdę stworzenia rodziny, no to wtedy już będziecie mogli to zrobić naprawdę po tych kilku latach, też po właśnie takim dłuższym spędzeniu razem czasu, to faktycznie ma już sens i może przynieść jakieś dobre owoce. Przejdziemy do kolejnego pytania. Moja córka lat 10 uczyła się ostatnio o ewolucji człowieka i później mi powiedziała, że nie wie, w co ma wierzyć.
przepraszam, czy w tę ewolucję, czy w stworzenie Adama i Ewy przez Boga. Na szybko i powiedziałem, że jedno drugiego nie wyklucza, że nie jest pewne z naukowego punktu widzenia, że pochodzimy od małpy. Jak mam jej wyjaśnić? Czy możemy historię o stworzeniu człowieka traktować symbolicznie, a nie dosłownie? Nie chcę pogrzebać jej wiary w przekaz Pisma Świętego. Nagrałem na ten temat dużo materiałów, a więc odsyłam bardzo serdecznie do nich. Na przykład 5 ewolucji, chyba od tego bym zaczął. Jeśli chcemy wejść szczegółowo, trochę głębiej, to bardzo polecam materiał Matematyka Ewolucji. Czy Darwin versus matematyka, jakoś podobnie, w każdym razie ewolucja, matematyka, to jest bardzo ciekawy komentarz, znaczy komentarz do bardzo ciekawej książki Freda Hoyla, który sam był ateistą, ale jednak był ateistą, w cudzysłowie ateistą, heretykiem, to znaczy nie wierzył w ewolucję i miał faktycznie bardzo ciekawe spostrzeżenia na ten temat właśnie z punktu widzenia matematyki. Ja był wielkim matematykiem. W ogóle, jeśli chodzi o matematyków, to jest to najbardziej taka sceptyczna grupa naukowców, jeśli chodzi o ewolucję, bo po prostu rachunek prawdopodobieństwa za Chiny im nie wychodzi w związku z możliwością losowej mutacji, która doprowadza do faktycznie jakichś realnych zmian. A więc czy Stanisław Ulam, czy właśnie Fred Hoyle, wielcy matematycy, naprawdę najwięksi w swoich czasach, mieli tutaj bardzo, bardzo poważne zastrzeżenia. A więc odsyłam do tych materiałów. Myślę, że mogą one wyjaśnić trochę więcej. To znaczy, nie należy traktować, to też jest pewien błąd, nie należy traktować ewolucji jako największego problemu naszych czasów. Z ewolucją problem jest taki, tutaj zgadzam się w zasadzie, moim zdaniem, znaczy na tyle, na ile znam zdanie Freda Hoyla, to zgadzam się dosłownie w 100% z nim w ocenie ewolucji. To znaczy, bez wątpienia coś jest na rzeczy, w sensie możemy dostrzec mikroewolucję, te małe zmiany, małe mutacje widzimy cały czas, chociażby w uodparnianiu się bakterii na lekarstwa, które stosujemy, to widać po prostu, że to działa. Natomiast czegoś brakuje w tej teorii, to znaczy, żeby z tej mikroewolucji zrobić właśnie ten proces, który doprowadza do takiego zupełnie swobodnego przechodzenia jednej istoty w drugą, to i filozoficznie stwarza problemy, i jednocześnie naukowo nie ma podstaw. Tak, to jest tak, to stoi na tak słabych nogach, pomimo tego, co wielu biologów dzisiaj mówi. No, mówiłem o tym w tych 5 ewolucjach, cytując Johna Lennoxa, że to wygląda tak, że jak jakiś naukowiec zwróci uwagę, ale właśnie tak jak to było ze Stanisławem Ulamem właśnie w jakiejś takiej dyskusji, gdzie on zwraca uwagę, że nie wychodzi nam to z rachunkiem prawdopodobieństwa, to od razu biolodzy mówią, to co, ty jesteś kreacjonistą, ty negujesz osiągnięcia nauki. A on powiedział tylko, panie, w ogóle ja tutaj nic nie neguję, po prostu mówię, że rachunek prawdopodobieństwa nie wychodzi, chociażbyśmy go nie wiem jak nie obracali. Po prostu nie można zadać pytania. Na tym polega problem z ewolucją, że nie można jej naukowo zbadać, bo jak tylko człowiek chce ją naukowo zbadać, to od razu zostaje heretykiem nauki, tak? A więc jest trochę tak jak z Koranem w islamie. Nie można go zbadać, bo jak tylko go zaczynasz badać, to od razu ci ucinają głowę. To tak trochę podobnie jest w przypadku ewolucji. Nie można tego badać, bo to jest tak wielki dogmat współczesnego człowieka. Jak tylko go dotkniesz, to od razu heretyk, zbrodnia, wykluczenie i już koniec. A więc po prostu jakby to badać, to pewnie znaleźlibyśmy już dawno, w sensie powiedzmy świat nauki już dawno by znalazł, co tam jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, w jakim stopniu, ale ze względu na to, że ktoś wpadł na genialny pomysł, że to będzie świetna teoria do tego, żeby zastąpić Pana Boga, no to zrobiono z niej taki hiperdogmat i nie wolno tego tknąć. A więc jako taki hiperdogmat oczywiście jest to bzdura i nie ma, po prostu nie ma podstaw naukowych nawet, żeby uzasadnić tą całą różnorodność życia tak po prostu za pomocą tych przypadkowych, losowych mutacji, które miały. To jest z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa no absurd zupełny. Coś tam jeszcze może być, tak? W sensie jakieś elementy pewnie da się odkryć, które by wyjaśniły co, jak, dlaczego, w jaki sposób. Być może, no nie wiem na jakim poziomie są te elementy, nie wiem co tam, czego tam nam jeszcze brakuje, że nie potrafimy, czy że widzimy tą mikroewolucję, ale że nie potrafimy stworzyć takiego połączenia, czy zrozumieć różnorodności życia, czy i w jakim stopniu ta ewolucja działa, w sensie
w jakimś działa na pewno, bo mikroewolucja jest pewna, natomiast w jak daleko, gdzie są jej granice, tego po prostu nie zbadano i tego nie wiemy. A więc co należy powiedzieć dziecku o ewolucji? Pan Bóg bez wątpienia stworzył człowieka w ten czy w inny sposób. Nie wiemy dokładnie, jak to przebiegało. Nie jest to dogmatem wiary, wbrew temu, co też niektórzy polscy antyewolucjoniści twierdzą, że to jest praktycznie dogmat wiary, że Pan Bóg stworzył człowieka bezpośrednio z materii nieożywionej. To, że jest mowa w Piśmie Świętym, że Bóg stwarza człowieka z prochu ziemi, nie oznacza, to nie jest równoznaczne z dogmatyzacją twierdzenia, że Bóg stworzył człowieka bezpośrednio z materii nieożywionej. To nie jest to samo. Tak? To znaczy stworzenie z prochu ziemi może oznaczać po prostu stworzenie z materii. Tyle. Tak? I jakby to jest w pełni uprawniona interpretacja. Czyli nie wiemy, jak to dokładnie przebiegało, natomiast bez wątpienia opis Księgi Rodzaju po prostu jest prawdziwym opisem, który Pan Bóg chciał nam przekazać, żebyśmy wiedzieli, jak zostaliśmy stworzeni. I dziecku, to trzeba powiedzieć. Pan Bóg nas stworzył w jakiś sposób, który jest dla nas nie do końca jasny. Natomiast w przypadku teorii ewolucji tutaj naukowcy trochę się jeszcze pośpieszyli i musimy poczekać jeszcze 100 lat, żeby można było to dokładnie zbadać i wtedy będziemy wiedzieli lepiej, na ile ona działa, na ile ona nie działa, więc tutaj trzeba na razie zachować pewną powściągliwość. Natomiast to, że Pan Bóg stworzył człowieka, wiemy i opis Księgi Rodzaju jest piękny, prawdziwy, miarodajny i nie potrzeba tam jakiegoś wielkiego komentarza, już na pewno nie komentarza Darwina. Szczęść Boże. Czy gotowość na śmierć za wiarę należy traktować jako dowód w apologetyce chrześcijańskiej, skoro zdarza się ona również w fałszywych religiach? A więc pytanie na swój sposób banalne, natomiast myślę, że faktycznie zdarza się tutaj pewne nieporozumienie. A więc w jaki sposób męczeństwo jest pewnym dowodem na prawdziwość? Jeśli mamy człowieka, który mówi, widziałem, że Pan Jezus zmartwychwstał i podchodzą do Niego i mówią, zabijemy Cię, jak będziesz to twierdził, to zabijajcie. Muszę to twierdzić. To wtedy dowodzi to Jego wielkiej motywacji. Dowodzi to tego, że na pewno nie robi tego dla jakichś ziemskich korzyści, tak? No bo w obliczu śmierci żadne ziemskie korzyści nie będą miały sensu. Jeśli jednocześnie Jego nauka jest wysoce roztropna, rozważna, spokojna, nieszalona, niefanatyczna, bo samo oddanie życia może też wynikać z jakiegoś zaburzenia, tak? Z jakiegoś takiego impetu emocjonalnego, który jest zupełnie nieracjonalny. Natomiast jeśli to, co nauczał, jest jednocześnie wybitnie racjonalne, no to te dwa elementy wskazują faktycznie już na coś wielkiego. Na to, że ten człowiek nie tylko był bardzo roztropny, życiowo bardzo mądry, prezentował bardzo doniosłą naukę, ale jednocześnie wierzył w nią do samego końca, tak? A więc w tym sensie takie męczeństwo połączone z tym jest takim największym, jaki możemy osiągnąć, znakiem wiarygodności świadka. To znaczy ten świadek jest dużo mocniejszy niż jakakolwiek przysięga. Ten człowiek własną krwią jest w stanie przypieczętować to, co powiedział. Możemy teoretycznie, taki świadek teoretycznie może się pomylić, tak? To wciąż jest możliwe, że człowiek umiera za coś, jest pewny absolutnie, ale mógł się pomylić. Tak? Także to nie jest ostateczny dowód. Natomiast jest to ogromne świadectwo jego wiarygodności. Ogromne świadectwo o tym, że był faktycznie w pełni przekonany co do tego, co mówił, co głosił. I później, jeśli oceniamy jego naukę, to możemy stwierdzić jednocześnie, że ta nauka była doniosła albo nie była doniosła. Była wspaniała albo nie była wspaniała. Była racjonalna albo nie była racjonalna. No i w przypadku apostołów, to ta nauka nie tylko jest wybitnie racjonalna, wybitnie doniosła, ale jednocześnie jest dużo bardziej doniosła niż ich naturalne wykształcenie apostołów by na to pozwalało, co wskazuje faktycznie na pewne nadprzyrodzone działanie. Powoli powinniśmy się zbliżać do końca. Były też pytania liturgiczne a propos Wielkiego Piątku i liturgii sprzed 55 roku, czy sprzed reform Buniniego, sprzed reform Piusa XII. A więc mówiłem już o tym. Odsyłam do tego materiału, gdzie mówiłem o tych reformach. Jak nie zapomnę, to podlinkuję.
jak to było, czy 1962, czy reforma Wielkiego Tygodnia, coś w tym stylu. Jeśli nie podlinkuję, to przypomnijcie, podlinkuję i tam też wydaje mi się, bo drugie pytanie dotyczy modlitwy za Żydów, która faktycznie przeszła całą taką długą historię reformy i o tym też mówiłem, jeśli nie w tamtym materiale, to w innym materiale a propos Wielkiego Piątku. Także odsyłam do tych dwóch materiałów. Szkoła Akwinaty, Wielki Piątek, jak wpiszecie w wyszukiwarkę, to znajdziecie, albo Szkoła Akwinaty, Reforma Wielkiego Tygodnia, to też tam to powinno być. Gdzie w tradycyjnym nauczaniu Kościoła poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak człowiek winien traktować zwierzęta? A więc najprościej w katechizmach, na przykład katechizm księdza Gadowskiego. Czy znęcanie się nad zwierzętami może być grzechem? Jest grzechem. Jeśli jest znęcaniem, czyli bez potrzeby zadawaniem jakiegoś bólu, jest grzechem. Czy są sytuacje, kiedy zabicie zwierzęcia dzikiego albo zwierzęcia będącego naszą własnością jest grzechem? No, jeśli jest bez potrzeby, to jest wtedy grzechem. Czy ranienie zwierząt podczas tresury do występów cyrkowych jest moralne? Co do zasady nie. Faktycznie tresura nie wydaje się, żeby zabawianie gawiedzi było wystarczającym powodem do tego, żeby zadawać cierpienie zwierzętom. Czy krzywdzenie zwierząt dla własnej przyjemności może być dobre? Nie. Chyba, że służy do utrzymania życia, to znaczy zabijamy zwierzę po to, żeby je zjeść, czyli powód jest tutaj naprawdę bardzo poważny. Jemy po to, żeby żyć i po to zostały również inne istoty żywe stworzone, żeby służyć nam za pokarm. Kiedyś dawno temu ksiądz Jakub Wawrzyn miał w szkole takie piękne kazanie, które zaczął od pytania, kiedy krowa jest najbardziej szczęśliwa. No i były różne propozycje, to znaczy nie, że na kazaniu ktoś zgłaszał, tylko ksiądz tak opowiadał, że nie wtedy, kiedy tam jest na łące i świeci słonko, tylko wtedy, kiedy jest stekiem na naszym talerzu, bo wtedy ontologicznie, to w zasadzie metafizycznie należało powiedzieć, wtedy osiąga wyższy poziom istnienia, bo jeśli my zjemy tą krowę, stanie się wtedy, my przerobimy ją w nas, wtedy stanie się częścią nas, a my możemy, będąc mikrokosmosem, możemy w imieniu całego tego świata materialnego również oddać cześć Panu Bogu na sposób rozumny, a więc wtedy krowa wchodzi na zupełnie nowy poziom, gdy stanie się naszym stekiem. Jeśli płód to człowiek w pełni swojej godności, dlaczego katolicy nie walczą w obronie ich życia w klinikach, po prostu wyrywając skalpele z rąk oprawców? Ze względu na praktyczną skuteczność, to znaczy bardzo szybko taki człowiek trafi do więzienia i praktyczna skuteczność będzie praktycznie żadna. Gdyby ktoś mierzył z pistoletu do niewinnej osoby, wielu ryzykowałoby życiem, by tę osobę zasłonić własnym ciałem. Myślę, że gdyby nas postawiono w takiej sytuacji, gdybym miał taką sytuację, że faktycznie mogę ten skalpel wytrącić z ręki, to nie wahałbym się, żeby to zrobić. Natomiast rozumiemy, że nie da się tak po prostu wejść do szpitala i fizycznie przemocą te zabójstwa przerywać, bez tego, że ostatecznie trafi się do więzienia. No, po prostu nie da się, w sensie po drodze ktoś na pewno by w tym przeszkodził, a taka próba skończyłaby się najprawdopodobniej nie tylko niepowodzeniem, ale właśnie na dodatek jeszcze więzieniem. Tak. A w sprawie aborcji są dyskusje, coraz mniej liczne pochody, protesty. A więc czy coraz mniej liczne? Nie wiem. I zasadniczo temat niestety jest wykorzystywany w grze politycznej, czego też będziemy bez wątpienia świadkami w najbliższych dniach, co jest takim dodatkowym deprawowaniem tego tematu. To faktycznie nie jest dobre i tutaj nie oskarżam, no znowu mówiłem już wcześniej a propos wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie o to mi tutaj chodzi, to znaczy widać ewidentnie, że politycy często wszystkich opcji, często tak cynicznie ten temat próbują wykorzystać po to, żeby rozkręcić jakieś emocje, a więc naturalnym jest, że to emocje wzbudza, natomiast czym zupełnie innym jest cyniczne wykorzystanie takich emocji po to, żeby swój elektorat zmotywować, a później jakby wyniki są jakie są, ale nie chcę wchodzić w bieżącą politykę. W każdym razie, moim zdaniem sprzeciw wobec aborcji jest to duży,
nieustanne modlitwy pod klinikami aborcyjnymi, przecież to cały czas trwa. Natomiast na pewno trochę jest też tak, że z czasem się społeczeństwo przyzwyczaja do zbrodni, którą widzi. I do wielu różnych zbrodni się przyzwyczailiśmy. Wiele różnych zbrodni widzieliśmy. Również te zbrodnie okołopandemiczne, które też zabijały ludzi, tak? I protestowaliśmy, robiliśmy co mogliśmy, ale też w jakimś sensie się do tego przyzwyczajaliśmy. Niestety trochę z aborcją bez wątpienia jest podobnie, że w jakimś stopniu społeczeństwo się do tego przyzwyczaja, my się do tego przyzwyczajamy i to faktycznie jest złe. To wszystkie pytania na dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy pytania zadali. Ktoś pod ostatnimi pytaniami i odpowiedziami napisał, o dobrze, że teraz są nie na żywo, to ja też się załapię na dziesiątych różańca w intencji wszystkich oglądających. A więc tak, jak najbardziej odmówię dziesiątych różańca w intencji wszystkich uczestników, czy to zadających pytania, czy oglądających nasze pytania i odpowiedzi na żywo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.